porządkujemy w szkole pewne rzeczy, tak samo tutaj w zakresie zajęć pozalekcyjnych. Bo nie ma co ukrywać, że zarówno młodzieżowy dom kultury, jak i MOST prowadzi zajęcia pozalekcyjne, zajęcia dodatkowe. Jest pewna różnica między pracą nauczycieli w szkołach na prowadzenie zajęć w oddziałach lekcyjnych, jak w formie zajęć pozalekcyjnych. To jest jeden pewien aspekt i tej sprawy, to też chcieliśmy tutaj właśnie w pewien sposób uporządkować. Wobec tych wszystkich informacji dotyczących przekształcenia, bo ja mówię przekształcenia, bo dzieci tutaj nic nie stracą. Narosło wiele niejasności. Praktycznie wszyscy święci oprócz nieba nie zostali poinformowani, jaką to krzywda może się stać dzieciom tutaj, zwłaszcza dzieciom. Natomiast ja chcę podkreślić jeszcze raz, tylko forma przekształcenia zapewnia możliwość realizacji w takiej ilości godzin zajęcia w nowych placówkach. Państwo wiecie, że jest nowy projekt organizacyjny, bo musieliśmy przyjąć pewne uchwały, gdzie placówka będzie realizowała wtedy 52 godziny. Za tą samą kwotę praktycznie, co mówimy, gdy jest 152 godzin. I nie jest prawdą, że to chodzi o parę tysięcy złotych. To jest różnica 200 tysięcy złotych. My jesteśmy przy takich dylematach, że czy utworzyć jedną dodatkową klasę w Krościenku i utrzymać szkoły, czy rozpocząć procedurę likwidacji szkoły, bo ubywa dzieci. To trzeba na oświatę popatrzeć całościowo. Jeżeli ktoś był dyrektorem szkoły, to dokładnie wie, jak to wygląda. I tak jak mówimy, staramy się uczynić. W odniesieniu do pisma pana europosła ministra Zbigniewa Ziobry, ja rozumiem, przerabia się tam likwidacja i krzywda dzieciom. Ja rozmawiałem, podjąłem próby rozmowy, wyjaśnię to wszystko i najważniejsze jest to, że dzieci będą mieć tyle samo godzin, a nauczyciele będą mieli możliwość zatrudnienia. I nie jest prawdą, że to 40 godzin nagle nauczyciele będą musieli więcej pracować. Teraz zgodnie z kartą nauczyciela, nauczyciel pracuje 40 godzin, w tym 18 godzin dydaktycznych. Tak jak określiłem, jest to różnica, gdy w szkole pracuje się 18 godzin, ale z zespołami 30-osobowymi, ponosząc pełną odpowiedzialność i konsekwencje za przygotowanie ich do matury, za przygotowanie do egzaminu. Natomiast my zaproponowaliśmy w nowej placówce 40 godzin, w tym 30 dydaktycznych. 30 godzin zajęć z uczniami. Tam na zajęciach jest najwyżej 15 uczniów. Chyba, że są jakieś coś więcej, ale to jest 4, 5, 15. Często jest 3 uczniowie, nie wszyscy przychodzą na zajęcia, więc jest mniej. I ja na samym początku, bo nie będę kierował się tym, co Protka mówił w Nowym Targu, zwróciłem się do burmistrza odnośnie, to 10 lat wzięło się z czego, bo musimy perspektywicznie planować. I pismo jest w każdym razie, że reorganizacja w sprawie zmiany formy organizacyjnej budzi zainteresowanie radnych, wyrażamy znanym panu apelem, dlatego mając na uwadze charakter RMDG, jak prac artystycznych, wyrażam przekonanie, że dołożą państwo ze swojej strony wszelkich starań, by po planowanej reorganizacji zapewnić obecny poziom wymiaru świadczonych zajęć zarówno pod względem godzinowym, jak również kompetencji zatrudnionych osób. I jeszcze jedno. W chwili obecnej, mając, że tak, że będzie się starał dofinansowywać, pomóc, będzie się starał pomóc, tak jak do tej pory,
uchwał budżetowych, jak również uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2022. Miasto nie posiada środków pozwalających na przyjęcie badania w zakresie prowadzenia budżetowego. Tyle. Także zostało wszystko wykorzystane w tym zakresie.